Rozmowa poranka. Gościem rozmowy poranka jest Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji. Dzień dobry. Dzień dobry, a przede wszystkim śląski poseł Polski 2050 Szymona Hołowni. Dzisiaj porozmawiamy o aplikacji mObywatel. Mandaty, punkty karne, e-recepty. To już mamy w aplikacji. Co przed nami? Jakie są plany? mObywatel to jest takie okienko, w którym każdy obywatel może skontaktować się z państwem poprzez swojego smartfona, za pośrednictwem swojego telefonu. I taka jest idea tej aplikacji, taka jest jej istota i mocno wierzę w to, że kiedyś z pomocą mObywatela będziemy mogli załatwić wszystkie istotne sprawy urzędowe. I na razie to się dzieje. Na razie w mObywatelu mamy dokumenty, takie dokumenty jak na przykład prawo jazdy albo dowód osobisty, albo na przykład legitymację adwokacką, czy legitymację radcy prawnego, czy dowolną legitymację studencką albo szkolną, o ile tylko nasza szkoła wystąpi do Ministerstwa Cyfryzacji, żeby taki dokument nam przesłać, żeby on w mObywatelu mógł się pojawić. Mam nadzieję, że wkrótce do tego portfolio dołączy legitymację honorowego krwiodawcy albo legitymację osoby niepełnosprawnej. I to jest pierwszy strumień rozwoju tej aplikacji, ale na tym nie poprzestajemy. Za chwilę w mObywatelu pojawią się również usługi. Tak jak już dzisiaj można w mObywatelu sprawdzić jakość powietrza w miejscu, w którym się znajdujemy, tak za chwilę będziemy mogli na przykład mObywatela wykorzystać przy takim niekorzystnym zdarzeniu, jakim jest kolizja drogowa. Pojawi się moduł stłuczka, który umożliwi wypełnianie protokołu kolizji drogowej bez użycia papieru. Pokażemy swój QR kod, drugi uczestnik stłuczki go zeskanuje, zaznaczymy wszystkie elementy, powstanie w ten sposób protokół zdarzenia drogowego i ten protokół zostanie przesłany zarówno do naszych ubezpieczycieli, jak i do nas, maile, którymi posługujemy się właśnie przy obsłudze mObywatela. Ma pan nadzieję, czy ma pan plany? Bo państwo w telefonie, załatwimy wszystkie urzędowe sprawy bez wychodzenia z domu, no brzmi jak marzenie. Czy nierealny sen? Nadzieja oczywiście związana jest z tym, że nad mObywatelem pracuje kilkusetosobowy już w tym momencie zespół i ten zespół ma wytyczoną tak zwaną mapę drogową rozwoju tej aplikacji i ci ludzie po prostu wiedzą, czego chcą, wiedzą, co chcą wykonać. Ten moduł stłuczka to jest kwestia połowy przyszłego roku. On po prostu powinien zacząć wtedy działać. Kwestia honorowych krwiodawców związana jest z takim systemem, który nazywa się w Polsce e-krew i do którego póki co podłączone jest tylko województwo podlaskie, ale ten system również zostanie, jak to mówią w IT, zrolowany na całą Polskę i wtedy w mObywatelu legitymację honorowych krwiodawców, możliwość pobierania zaświadczeń do Urzędu Skarbowego. Legitymacja osoby niepełnosprawnej to myślę też bardzo bliska perspektywa. Tak, to nie są nadzieje, to są bardzo, bardzo konkretne plany. Chyba każdy, kto musiał na przykład zarejestrować swój samochód w urzędzie, wie, ile godzin może to zająć. Czytamy o planowanych funkcjach, takich jak właśnie związane z Urzędem Skarbowym, czy moją firmą dla przedsiębiorców. No pytanie, kiedy to wszystko może zostać wdrożone? Jakie plany przed tym trzeba zrobić, żeby to mogło wejść w życie? Moja firma to perspektywa tego roku, natomiast rejestracja samochodu ze względu na dość duży stopień skomplikowania takiego procesu, to myślę plan na tę kadencję. Rzeczywiście będziemy mogli zarejestrować samochód za pośrednictwem mObywatela. To zostało zapowiedziane przez pana premiera Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera i ministra cyfryzacji w rządzie Rzeczypospolitej. I jeszcze w tej kadencji taka usługa zostanie do mObywatela zaimplementowana. Moja firma to z kolei wszystkie możliwe działania dotyczące prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Zawieszenie, otwieranie, likwidowanie, takie C i DG, tyle że w komórce, a nie na ekranie komputera. Minister Gawkowski zapowiedział też plany, no i też pytanie, czy nie brzmią jak marzenia, że może wkrótce będziemy mogli głosować w aplikacji. Pytanie, czy to jest realne? No i to jest wyzwanie. To jest wyzwanie. Rzeczywiście głosowanie przez internet to jest coś, co się marzy nie tylko Polsce 2050 Szymona Hołowni i takim pasjonatom technologii jak ja, ale wielu, wielu ludziom, którzy idą za pan brat z nowymi technologiami. Natomiast tutaj jest bardzo istotny element, który trzeba ogarnąć.
To znaczy wymogi konstytucyjne. Konstytucja zapewnia nam tajność głosowania, więc musimy wymyśleć taką technologię, która będzie zapewniała, że nikt nie będzie w stanie odtworzyć, jaki głos oddaliśmy w wyborach. Rzeczywiście głosowanie przez internet jest obecne w kilku krajach Europy, na przykład w Estonii albo na przykład w Danii. W kilku innych było testowane, w niektórych weszło do powszechnego użytku, w innych nie weszło. Uważam, że to jest bardzo dobry krok na drodze do upowszechnienia, do wzrostu frekwencji wyborczej. Zacząłbym jednakowoż od wykorzystania mObywatela do zbierania podpisów pod kandydatami. Proszę sobie wyobrazić, jak łatwo by to było, gdybyśmy na przykład nie musieli podpisywać się na listach, zostawiać tam wszystkich danych, tylko gdybyśmy na przykład mogli udostępniać te dane samemu obywatela i takie listy gromadzić elektronicznie. I tutaj pojawia się pytanie, czy jest to wyzwanie technologiczne, czy jest to tak naprawdę wyzwanie polityczne i czy to nie jest polityczny problem, żeby takie wybory i takie podpisy zostały uznane za ważne? Oj, wyłącznie polityczne. W zeszłej kadencji apelowałem o to wiele razy. PiS zmieniał kodeks wyborczy w taki sposób, że tworzył nowe obwody do głosowania. Pamiętamy, te obwody powstawały na wsiach i przy tej okazji apelowaliśmy, żeby pójść za ścieżką wytyczoną przez Państwową Komisję Wyborczą. A to właśnie Państwowa Komisja Wyborcza dopominała się, żebyśmy podpisy pod listami poparcia dla kandydatów mogli zbierać elektronicznie. Czy to wykorzystując profil gov.pl, czyli ten słynny ePUAP, czy to właśnie wykorzystując mObywatela. Niestety wówczas nie było politycznej woli dla robienia takich rzeczy. Teraz moim zdaniem ta wola powinna się pojawić. No ta wola się pojawia też w obywatelach, bo aplikację pobrano już 10 milionów razy. No to imponująca liczba, ale co z osobami starszymi? Co zrobić, żeby one nie czuły się wykluczone, żeby przekonały się, nie wiem, żeby nie poczuły, że może mogą zostać okradzione, oszukane. Jak pan to widzi? Ja mam dane o niemal 20 milionach pobrań, to znaczy 16 milionów na pewno, a cała ta reszta to po prostu ta aplikacja jest rzeczywiście jedną z najczęściej pobieranych rządowych aplikacji w całej Unii Europejskiej i zdecydowanie jedną z najlepszych. Natomiast ta aplikacja jest korzyścią, a nie obowiązkiem. Osoby starsze, które na przykład nie za dobrze radzą sobie z technologiami, ze smartfonami, nie będą do niczego zmuszane. Mogą w dalszym ciągu załatwiać swoje sprawy w sposób tradycyjny, nie korzystając w tym celu z obywatela. mObywatel jest ułatwieniem, a nie komplikacją. Musimy do ludzi mówić językiem korzyści. Musimy pokazywać, jakie korzyści mają z elektronicznej administracji, a nie jak trudna ona jest. A poza tym seniorzy ostatnio radzą sobie w internecie świetnie. Widzę to po rosnącej liczbie komentarzy pod moim profilem facebookowym. No i myślę, że obserwując na przykład moją mamę, ona w ogóle nie ma problemu z obsługą nowych technologii, więc wierzę w was, seniorzy. A czy nie byłoby językiem korzyści to dla takiego seniora, że no może mieć problemy z wyjściem z domu, może nie mieć pomocy osób młodszych, więc takie załatwienie spraw urzędowych, czy choćby właśnie z głosowaniem przez aplikację, to byłby dla nich zdecydowany plus? Tak naprawdę to korzystanie z elektronicznej administracji zawsze jest plusem. Oczywiście również dla seniorów, również dla tych, którzy nie mogą opuścić swojego mieszkania, swojego miejsca zamieszkania, dla tych, którzy mają problem z poruszaniem się. Oczywiście na tyle, na ile zdrowie pozwala im posługiwać się takimi technologiami, no bo nie chcielibyśmy, żeby przez pomyłkę zapadały złe decyzje, żeby na przykład czyjaś łatwowierność była wykorzystana. Więc wszystkie te elementy należy równoważyć i tak jak prowadzimy bardzo szeroko zakrojoną kampanię my jako Ministerstwo Cyfryzacji, uświadamiającą, jakie zagrożenia czyhają w internecie, tak samo będziemy pewnie promować korzystanie z mObywatela. Zresztą już to robimy. W momencie, kiedy wchodzi się na ulicę Królewskiej w Warszawie do Ministerstwa Cyfryzacji, jest tam wielki smartfon właśnie z mObywatelem i można zobaczyć, jak to działa, jak to wygląda i co można przez mObywatela załatwić. To tutaj mówiliśmy o kampanii społecznej związanej z aplikacją mObywatel, a tydzień temu ogłosiliście państwo, że Polska 2050 idzie do wyborów samorządowych w Katowicach razem z Ruchem Autonomii Śląska i Kato Protestem. Tak, no jeszcze
jeszcze na pokład dołączyli przedstawiciele partii Razem. Tworzy się taka bardzo, bardzo kolorowa koalicja w Katowicach. Koalicja, która słucha mieszkańców, bo to jest główne zawołanie naszego kandydata na prezydenta Katowic, pana radnego Dawida Durała, który już ponad 2 lata temu dołączył do Polski 2050, który startował w wyborach parlamentarnych i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych katowickich radnych, głównie dlatego, że zwykle jest tym jedynym głosem sprzeciwu w katowickiej Radzie Miasta wobec polityki obecnego prezydenta. Jeszcze w listopadzie można było przeczytać o tym, że obecny prezydent nie ma kontrkandydata, teraz to się zmienia. No ale prezydent, który nie ma kontrkandydata, no to nie byłyby wybory, tylko to byłaby koronacja. My nie potrzebujemy koronacji, tylko właśnie wyboru i Polska 2050 będzie tym ugrupowaniem, które taki wybór mieszkankom i mieszkańcom Katowic zapewni. Czym ma się wyróżnić ta koalicja? Czym ma przekonać do siebie mieszkańców? Kato Protest, Ruch Autonomii Śląska, Polska 2050 i kilku przedstawicieli, kilkoro właściwie przedstawicieli partii Razem, to są środowiska, które bardzo, bardzo mocno otwarte są na dialog. A tego dialogu w naszej ocenie w Katowicach brakuje. Zdanie mieszkańców często bywa przez Urząd Miasta ignorowane. Mieszkańców rzadko się słucha. Często decyzje podejmowane przez zarządzających miastem nie odzwierciedlają potrzeb mieszkańców. Dobrze by było, żeby ten dialog się pojawił. Dobrze by było, żeby to się po prostu zmieniło. A dlaczego koalicja, a nie samodzielny start reprezentanta Polski 2050? Postanowiliśmy stworzyć takie środowisko, które reprezentuje różne ugrupowania polityczne. Wybory samorządowe nie powinny być polityczne. W wyborach samorządowych chodzi o to, żeby wybrać tego albo tą, kto najlepiej będzie reprezentował interesy mieszkańców. W mojej ocenie, i głęboko w to ufam, Dawid Durał jest właśnie takim człowiekiem. Czyli taka szersza perspektywa i szersza możliwość dotarcia do jak największej liczby osób? Tak, a co za tym idzie, zapewne szersze poparcie. Gościem rozmowy Poranka był Michał Gramatyka, śląski poseł i wiceminister cyfryzacji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Radio M 107,6 FM.